Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na taki luźną pogadankę i pokażę Wam prezenty, które właśnie będę pakowała na Mikołajki, ale też muszę je porozdzielać, bo niektóre są pod choinkę, jest ich trochę za dużo, ale Wy to oglądacie już po Mikołajkach, więc no nie pomożecie mi jak na ten moment, ale pokażę Wam parę rzeczy i też chciałabym Wam pokazać paczkę, dosłownie pakę, którą dostałam od mojej Wicki, bo spotkałam się ostatnio z moją Wicką, z którą absolutnie kliknęło od razu i tak fajnie nam się gadało, tak jakbyśmy się znały od zawsze, jakbyśmy były starymi przyjaciółkami, mam wrażenie. I to jest dla mnie zaszczyt, że oglądają mnie takie wspaniałe dziewczyny, ale nie będę Wam zdradzać imienia, bo może on sobie tego nie życzy. Także może po prostu jak będzie chciała, to się pokaże, a jak nie, to nie. W każdym razie dla mnie to jest cudowne i uwielbiam spotkania z widzami i planuję w ogóle takie większe spotkanie, ale no nie w tym roku, już nie wyrobię w tym roku. I często jestem chętna zawsze, żeby się spotkać, ale tutaj wyjątkowo jakoś tak między nami kliknęło, nie wiem, niesamowite to było. Taka miłość od pierwszego wejrzenia, można powiedzieć, chociaż ja kocham wszystkie moje Wicki, wiadomo. Słuchajcie, więc to pokażę Wam na końcu, czyli najlepsze na końcu, a teraz Wam pokażę mniej więcej, co tutaj planuję tutaj rozporządzić i rozdać bliskim. Zacznę od Wiktorii. Jeżeli chodzi o Wiktorię, to mam dla niej tak, jeden prezent, to jest Dośka, zestaw lekarza, który, słuchajcie, udało mi się w TK Maxie zgarnąć za 45 zł. No jest to pewnie dużo, jakby taki zestaw, ale są to takie solidne rzeczy i te wszystkie rzeczy takie, że tak powiem, licencjonowane na licencji, czy nie wiem, to się mówi Dośka, księżniczki, chlełkitki i tak dalej, są drogie. Ale wiem, że ona bardzo chciała ten zestaw mieć i tutaj jest w ogóle identyfikator, fartuch, lekarski identyfikator, recept, notes i te słuchawki takie z prawdziwego zdarzenia. Tutaj można wpisać swoje imię, no i oczywiście mam nadzieję, że to pomoże jej odkryć jakieś swoje pasje, bo ostatnio mówiła, że chce być lekarzem, później piosenkarką, baletnicą. Także, no nie wiem, ale to jest fajne i zastanawiam się, czy tego nie pod choinkę właśnie nie zatrzymać, ale zobaczymy. Następny zestaw, który też w TK Maxie udało mi się dorwać, to jest z Hello Kitką. Moja córka uwielbia Hello Kitkę, czy wasza też, jeżeli macie córkę, ale strasznie ją lubi i ma tutaj żel pod prysznic, krem do rąk, no bo oczywiście to jest inny dennik, szminkę, taką kulę do kąpieli w kształcie serduszka, myjkę. Zobaczymy, no nie wiem, jak to rozdzielę, bo jeszcze tutaj dla niej mam, takie ciasteczka z tą bajką, nawet nie wiesz, jak bardzo Cię kocham. Guess how much I love you, to jest w ogóle bajka, którą uwielbiam oglądać. I jak zobaczyłam to pudełko, to pomyślałam sobie, że to jest idealny dla niej prezent, pomysł. Aha, jeszcze nie przyniosłam żadnej rzeczy tutaj. Jeszcze taką Hello Kitkę kupiłam. Słuchajcie, w Biedronce za 19 zł. Ale dobra, zaraz powiem chwilę. W każdym razie, teraz Natalka. Do Natalki tutaj mam takie coś, to jest 18+, ale ona na pewno bardzo szybko będzie z tego korzystała na razie, może niezgodnie z przeznaczeniem, ale zaraz będzie wiedziała, co chodzi. To są takie właśnie kubeczki, które się tutaj układa. No i uważam, że to fajna jest niespodzianka do skarpety. I tutaj mam jeszcze dla niej Hello Kitkę taką znaleźną w TK Maxie za 24 zł. Natomiast Biedronce takie były dokładnie, znaczy może trochę gorzej wykonane, ale różnicy większej nie było, za 19,90. To i jeszcze taki album jej znalazłam za 20 zł. I on jest przepięknie wykonany, jest tak misternie tutaj wszystko dopieszczone, o taki, no z takiego obraz, przykleił mi się włosy do błyszczyka, taki obraz z życia, najlepsze momenty, tam pierwszy ząbek, pierwsza przez pana noc, choć w przypadku naszym to jest abstrakcja, no i tak dalej, ja już jeden taki album ilustrowany kupiłam, czyli już dostałam wcześniej na chrzcinie.
Natomiast teraz coś takiego kupiłam, bo Wiktoria ma dwa i chciałam, żeby było sprawiedliwie, no bo wiecie, to jest bardzo ważne. Teraz do mojego męża. Co ja mu kupiłam? Nie wiem, jak wy dziewczyny, ale ja mam problem zawsze z moim mężem. No on nic nie chce, wszystko ma, nie jest zadowolony, znaczy jest zadowolony, ale nie jest. Na przykład moją rodzinę, ja mam 13 listopada, on ma 15 listopada i kupiłam mu iPada. No fajnie, dzięki, ale mam, no ja mam telefon. No i każdy facet by się cieszył z takiego gadżetu, także to jest dla mnie problem, żeby coś kupić. Więc zamieniłam się w moją mamę i kupiłam mu tak skarpety. To są takie skarpety, no takie czarne, trochę. Majteczki, trzy pary. Ja kupiłam to w Piku, to są taki jakby, no to, na magnes, chciałam powiedzieć na rzep, ale to na magnes jest. Białe, fajne. I tutaj jeszcze mam dla niego coś takiego, takie koszulki z Pika. Też to są dwie koszulki białe pod koszulę. I zastanawiam się, czy by tego mu nie dać, żeby dorzucić pod choinkę, bo jeszcze tutaj nie kupiłam, a w zasadzie sobie. Bo ja, słuchajcie, marzę o takiej kuli z Nowym Jorkiem. Bo to jest moje największe marzenie, żeby mieć taką kulę z Nowym Jorkiem. Ale, no ale nie wiem, pewnie ona by ważyła 1 500 000 kg. W każdym razie, znalazłam taką kulę w TK Maxie, ona mi się bardzo spodobała i stwierdziłam, że dam mojemu mężowi to na Mikołajki, bo na początku myślałam pod choinkę, ale wtedy nie miałabym dekoracji w domu. Świątecznej do tej Wigilii, a tak to przynajmniej będę miała już taką dekorację, więc bardzo fajnie, no co się cieszę. Ona kosztowała, słuchajcie, 49 zł, była przeceniona z 79,99. Wydaje mi się, że to nie jest taka zła cena, bo te kule generalnie są dość drogie. Oczywiście ja mówię o takich większych kulach, takich konkretnych, a nie takich, na przykład, no, były w Pepco takie kule, ale no, one były może za 39 zł, w Lidlu też były za 39 zł, ale one nie były tak wykonane jak ta i dlatego ta skradła moje serce, nie wiem czemu. I wiem, że to jest taka świąteczna, ale no, dam ją. I teraz jeszcze chciałam Wam pokazać jedną rzecz. A zaraz, sobie wie, ale zaraz do tego przejdę. Piżamy, słuchajcie, ja tą piżamę sobie zostawiam, bo chcę ewentualnie na Mikołajki odnosić od samej siebie. Słuchajcie, to jest przepiękna piżamka. W ogóle te piżamy są w Galerii Mokotów. Ja akurat byłam w Galerii Mokotów. W Złotych Tarasach na pewno też są. Są takie, jak ta piżama wygląda, ja na razie nie chcę rozpakowywać. Ma różowe spodnie, takie paski. Tutaj ma szarą bluzeczkę, tak jak widzicie, i spania taki, taką, taki na oczy zasłonkę. Jest przepiękna i na pewno pojawi się w jakimś moim filmie, ale na razie chcę, nie chcę jej odpakowywać, ale chciałam Wam pokazać, przepięknie wygląda. Były też takie czarne z spodniami w kratę i były też takie krótkie na ramionczka. Na ramionczka, bluzeczka i też różowy, długi spodnie, więc jeżeli macie ochotę, uważam, że to jest idealny prezent. Zresztą ja też nie chcę opakować tego, bo to jest związane z jednym filmikiem, który chcę dla Was nagrać i chcę, żeby to było właśnie tak zapakowane. Przepiękne, uważam, że to jest idealny prezent, bo też to nie musi być super wymiarowe. Jeżeli mniej więcej znacie wymiar jakiejś osoby, to uważam, że to jest super prezent. No i też chciałam Wam pokazać dwie rzeczy, które, jeżeli nadal mnie oglądacie i Was nie zanudziłam, możecie dzisiaj wygrać. Pierwsza rzecz to jest Wrap Me Up Pink Clay. To jest taka oczyszczająca maska do ciała z Victoria's Secret. Jest przepiękna, pięknie pachnie i jest bardzo, bardzo fajna. Jeżeli macie ochotę ją wygrać, no to wszystkie informacje oczywiście będą na dole. Zasady są takie same jak w poprzednich pytaniach. I do tego będzie do wygrania torba z Victoria's Secret. Wiem, że kiedyś nagrywałam filmik w mojej torbie plażowej, to pokazywałam Wam tą torbę, znaczy podobną torbę Victoria's Secret, więc jest ta, to już rozpakuję, ale tylko tak, żeby Wam pokazać. Ona ma w środku suwak, jest paski różowo-czarny, ma tutaj złoty napis Victoria's Secret i tutaj ma suwak. Pokażę Wam, nie wiem, czy to za bardzo jej
otwierała, bo nie chcę Wam nic zniszczyć. Muszę zniszczyć, nie chcę po prostu naruszać niczego Wam. W środku jest taka podszewka, tylko czarna, ale ma suwaki i w środku jeszcze, jak się będziecie pytały, czy mam jakąś kieszonkę, tutaj na razie nie. Możecie ją używać z powodzeniem na basen, na siłownię, na plażę. Tutaj tak przykryję. Na postulę jeszcze będę robiła zdjęcie zaraz, bo już się na pewno pojawiło na Instagramie. Jeżeli nadal jeszcze nie oglądacie, jeśli Wam nie znudziło to, co widzicie. Także to będzie dzisiaj do wygrania dla Was. Ta torba i ta maska. Widzicie sekret? Aż mi noga zdrętwiała. Słuchajcie, teraz chcę Wam pokazać, co dostałam od mojej Wicki, która mnie absolutnie zaskoczyła. Ona w ogóle przyjechała z innego miasta i wiozła to To było niesamowite, ja się aż wzruszyłam z tego powodu i chciałabym Wam pokazać, co tutaj jest. Już chciałabym z tym korzystać. To jest pierwsza rzecz, to jest w ogóle super prezent. Moja córeczka się tak ucieszyła. Słuchaj, ucieszyła się tak z tego, Wiktoria, że będziemy mogły robić ciasteczka, bo my w ogóle co roku robimy ciasteczka naszych bliskich i dekorujemy je i takie pakujemy, dodajemy karteczki, że to jest od nas, z naszego domu do waszego. Życzenia świąteczne, także idealne formy do cias. Z doktora Edgera. Serniczne zimno z doktora Edgera. Galaretka o smaku wiśniowym, także taki zestaw można sobie zrobić. Do tego, słuchajcie, dwie laski o smaku malinowym, idealne na święta. I moja Wicka się mi pyta, znasz to? Nie wiem, czy to znasz, czy to ja właśnie niestety znam i to jest bardzo dobre. Także to jest Panetton Classico. Classico. To jest prima sorte. Teraz tutaj dostałam takie próbki. Yonel. Ja znam tą firmę Yonel. Właśnie moja Wicka bardzo zachwalała i mówiła, żeby spróbować. Także tutaj wszystko mam z Yonel. Maska. Serum, krem przeciwzmarszczkowy. Wszystko będę testować i dawać Wam znać. Przepiękny notesik. Aspire to inspire. I w ogóle, no po naszej rozmowie, to w naszym spotkaniu, w naszej rozmowie, też teraz już gadamy ze sobą przez telefon, jesteśmy tak jakby się obsiły, to uważam, że to jest niesamowite, że ona właśnie coś takiego mi dała, bo jest super osobą, taką bardzo pozytywną, taką pełną ciepła, ma taką bardzo dobrą aurę i jeszcze bardziej jest to dla mnie cenny taki prezent. I tutaj słuchajcie, nie ukrywam, że bardzo się z tego cieszę. To jest zestaw czekolad do picia w przepięknym opakowaniu, bardzo fajnie to wygląda i to jest tak. Czekolada na gorąco, waniliowa, miętowa, karmelowa, cranberry, czyli żurawinowa. I nie wiem, nie chcę tego opakować, żeby nie zniszczyć, więc super, bardzo się cieszę, dziękuję Ci jeszcze raz. Wam również dziękuję za filmik, nie będę już Was zanudzać, bo to strasznie długi filmik chyba jest. No i słuchajcie, pamiętajcie o rozdaniu. Zapraszam Was do wzięcia udziału w tym i we wszystkich innych, które się pojawiają i jeszcze się na pewno pojawią. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Buziaki. Pa, pa.